Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, to jest World of Tanks i dziś chciałbym wam zaprezentować materiał z czołgu T1 Heavy Tank, czyli piąty tier czołg amerykański w linii prowadzącej do T-110E5 na mapie Tundra, co jest też bardzo fajną sprawą, że jakąś mam bitwę z tej nowej mapy z 8.8. I cieszę się z tego bardzo. Pluton, jak widać, trzyosobowy z Pawełkiem, Berlietem. Większe szanse na zwycięstwo. Chwila o mapie i czemu T1 Heavy. Mapa Tundra, nówka. Taktyka na nią? Ciężko mi powiedzieć. Nie polecałbym jeździć na to bagno, bo na bagnie jest słabo. Bardzo często jeździmy właśnie tutaj. No taki przepychacz. Walka w zwarciu jest tutaj. I szczerze, no tutaj się sprawdzają czołgi z wieżą lub mediumy, ewentualnie magazynki też mogą próbować swoich okazji, ale czołgi amerykańskie tutaj bardzo dobrze się mogą spisywać. Czemu to jeden Heavy? Nie wiem, jak będę wrzucać materiały, ale pewien cykl materiałów będzie poświęconych czołgom, którymi grałem, takimi low tierami, nazwijmy je tak. Bo nie wiem, czy wiecie, teraz są takie ciekawe oferty. WOT stworzył Wargaming eventy w ciągu weekendu, że możemy wygrywać nawet tydzień premium. I właśnie to jest część tego tygodnia premium, gdzie udało się zarobić, gdzie robiliśmy 20 fragów. No i jak do tej pory, oprócz tego, że jest to fajna bitwa, bo jest to fajna bitwa, będzie coś wyjątkowego. Jak widzicie, do tej pory mamy 5 już fragów w plutonie, tak? 5 fragów w plutonie to są fragi, które zrobiliśmy tylko my. Żaden z innych graczy nie zrobił fraga, a wiecie, co to oznacza. To oznacza coś wyjątkowego. Jak widzicie, szósty frag i wszystkie sześć fragów należy do nas. Bercik zrobił swoje, ja swoje i Pawełek też swoje, no ale tutaj nam wjeżdżają na kapa. No i w tym momencie, cóż, trzeba było się rozdzielić, bo nie można było też przerywać ataku, a trzeba było zacząć bronić bazy. Jak widać, już te 25 kapuje. Swoją drogą to zobaczycie, jak blisko kapy są położone od siebie, bo no to braterstwo, ostateczne poświęcenie, no tak naprawdę wisiało na włosku i dobrze, że nam się jakoś udało to zrobić. Ja nobskie błędy zrobiłem tutaj, Bercik zginął już. Ale trzy fragi podobijał, jak to w jego stylu, więc jest ok. Tutaj jadę na FC Mapaka, nam nawet się nie przejmuje. Nie wiem, czy go doramowałem, chyba też strzeliłem. No i tutaj KW1 przede mną się objawił. Wielu twierdzi, że KW1 jest najlepszym czołgiem ciężkim piątego tieru. Tyle, ile osób, tyle opinii. Jak widzicie, 8 fragów mamy w plutonie, czyli jeszcze 4. Ja tutaj no, odwróciłem się tyłem do tego kawuka, odwróciłem wieżę i go kompletnie zignorowałem tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić tego fraga na tym szturmpancerze. No, teraz już mogłem się zająć kawukiem, jak widać, 9 fragów. Czyli jeszcze tylko trzy fragi są nam potrzebne, a zostały 4 czołgi, więc wszystko jest do zrobienia. Tam są 4 czołgi, więc no, Pawełek musi swoje zrobić, a ja muszę się rozprawić z kawukiem. Jak widać, zamontowałem Gulda, żeby nie było problemu. Tutaj ten kawulec na szczęście nie był wielkim graczem, więc sobie z nim spokojnie mogłem poradzić. Wystarczyło wjechać, tak, no jak widać, koleś po prostu dostał. Ja go przebijam z Gulda, no bo on jest lajtowo. Pawełek robi fraga kolejnego, nasi giną. I cóż, i mamy 11 fragów, zostały 2 czołgi. Pawełek ma przed sobą Hetzera i T-40, czyli no cóż, co tu dużo mówić, dwie czwórki. No jak widać, skroił Hetzera, jeszcze ma 300 HP, tam T-40 gdzieś stoi, ja go, o, nawet widzę go trochę. Niespecjalnie. Hit poszedł, ale no niestety zniszczyli go. No i zobaczcie, jak na mapie Tundra blisko jest z jednego kapa na drugiego. Tu to jest taki most. Swoją drogą powiem wam, że to nie jest taka zła mapa nawet.
Widziałem wiele gorszych, no ale jest okej. Okay. No i co tu dużo mówić? Susek na ratunek, prawda? Pawełek miał tam swoją okazję, żeby zrobić fragi i tak dalej, no ale jak widać, na kapa dostałem się w jakieś 20-30 sekund, no powiedzmy w 30 sekund, więc no jadę szukać tego HCR-a czy te 40. No już ciśnienie lekkie było, jest te 40, no zobaczcie ile mi wystaje, no tyle co nic. Chłopak się zatrzymał, przycelowanie na maksa, jest! Szósty frag specjalista, 12. frag, pierwsze ostateczne poświęcenie dla Pawełka, no dla mnie jest trzecie, ale jakimś cudem się udało. Poza tym zaprezentowanie mapy tundra w całej okazałości, jak blisko są kapy i że warto jeździć na prawą stronę. A w następnych odcinkach z Alektu i chyba M4, M8A1 coś powiem o tej weekendowej ofercie, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!